Polskie Radio Rzeszów. Dziś w studiu Radia Rzeszów gościmy zespół Arlon, który przyjechał z Przemyśla. Paweł Zwirn i Jacek Szot. Dzień dobry, witam was. Dzień dobry, witamy. Witamy. Panowie, płyta wasza, On The Edge, proszę, w wersji winylowej. Przypomnijcie mi, w którym roku zdobyliście statuetkę Werbla? Rok 2014 za płytę z 2013 roku On The Edge. O, jeśli chodzi o taki zespół z Podkarpacia jak Arlon, progresywny, no to tutaj zaatakowaliście publiczność dużą liczbą różnych gadżetów, bo mamy CD, mamy winyla, co się rzadko zdarza przy takich zespołach regionalnych, że jest winyl, są koszulki i różne inne wydawnictwa. To skąd taka kasa u was napłynęła? Pierwsza płyta była wydana przez wytwórnię Planet Records, była podpisana umowa i między innymi mieliśmy w tej umowie zawarte, że będzie płyta winylowa. Przy drugiej płycie to się nie udało, ale trzecia, która niedługo, mamy nadzieję, się ukaże, postaramy się, aby była powtórka. Panowie, co tak naprawdę dała wam ta wygrana w plebiscycie na najlepszą płytę podkarpacką roku 2013? Znaczy, generalnie nikt takich badań nie robi, ani doktoratów, co nam dokładnie taka nagroda dała, ale takie nagrody zawsze coś dają. Na pewno jesteśmy bardziej rozpoznawalni na naszym kochanym Podkarpaciu. No i wzbogacone jest nasze portfolio, prawda? Mhm, o nagrodę, dobrze, no ale potem jakby po zdobyciu tej nagrody wszystko ucichło. Zespół Arlon kompletnie zniknął ze sceny. Nie, nie zniknął. Nie? No ja o was mało słyszałem. Była wydana druga płyta po dwóch latach. Objechaliśmy całą Polskę z koncertami. I wszystko się kręciło dobrze. Wszystko się kręciło dobrze. No teraz od dwóch lat jest lekka pauza, ale właśnie rozpoczęliśmy nagrywanie trzeciej płyty. To właśnie o tę pauzę pytam. No to, przez półtora roku tak. Od 2015, znaczy w 2015 jeszcze graliśmy koncerty, ale już z drugą płytą, Mimetic Desires. No i od 2015 roku właściwie no, przygotowywaliśmy materiał na kolejną trzecią płytę. Trochę czasu rzeczywiście minęło, ale w styczniu właśnie tego roku zaczęliśmy już rejestrację trzeciej płyty. No i teraz już poleci, bo perkusję już mamy, bębny już mamy wbite. No okej, okay, no właśnie, teraz będzie trzecia płyta i czy ten album będzie kontynuacją tego, co wyznaczyliście muzycznie na pierwszych dwóch albumach, czy coś tam będziecie zmieniać? Każda z naszych płyt jest różna, chociażby przez to, że następują perturbacje składowe. Na drugiej płycie był inny wokalista, na nadchodzącej płycie jest inny wokalista, kolejny już i basista. Czyli tak się poskładało właściwie, że każdą płytę nagrywamy z innym wokalem. To nie będę pytał, skąd te perturbacje. To może kłótnia o pieniądze. Nie. Niekoniecznie. No, zwykłe, tak losowe się, sprawy. Tak, życie. Tak się po prostu zdarzyło. Dobrze, czyli będzie trzecia płyta zespołu Arlon, na którą oczywiście czekamy, bo rock progresywny w Polsce jest nadal bardzo popularny i ma, że tak powiem, takich wiernych fanów. Zgodzicie się z tym? Zgodzimy się, jak najbardziej. Jest dużo fajnych festiwali, gdzie przyjeżdża jakby jedno grono, choć bardzo liczne na te festiwale w kraju, chociażby Legionowo, Toruń. Czy dalej będą takie przy tej trzeciej płycie wydawnictwa wypasione, jak i tutaj, które leżą na... Zrobimy wszystko, żeby tak było. Dokładnie. Aha, czyli możemy się spodziewać, że ten serwis, bo słuchacze to bardzo lubią, muszę wam powiedzieć, że właśnie zespół wydaje swoją płytę, że to jest wszystko elegancko wydane, dowodzi to też takiego szacunku dla słuchacza, że może sobie na przykład z bardzo modnej teraz płyty winylowej posłuchać dźwięku. Każdy z nas, z tego co wiem, też jest jakby kolekcjonerem i pasjonatem. Zbieramy płyty, na pewno ja z Jackiem, koledzy chyba też, więc na pewno zawsze to cieszy. A u kogo w domu stoi ta statuetka Werbla, którą dostaliście od nas? U ciebie, no, tak? Czyli ty jakby trzymasz stery i wszystko to, co dostałeś od radia i co zespół dostał od radia,
u ciebie w domu. Dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję. Oczywiście życzę powodzenia w dalszej działalności zespołu. Jak będą tylko nowe nagrania z trzeciej płyty, to mam nadzieję, że Polskie Radio Rzeszów pierwsze je zagra. Tak będzie. Tak będzie? Tak będzie. Dajemy gwarancję. Będziemy się tym chwalić i na pewno te nagrania przywieziemy. Powiedzieliście to przed kamerą, tak, więc jest. Dowód jest. Teraz zagramy jakiś utwór z płyty zespołu Arlon, z tej, która zdobyła Werbla. Co proponujecie? Może utwór, który jest najbardziej rozpoznawalny i który graliśmy na obydwu trasach, bo promujących Yon Die, Mimetic Desire, Everything For Her. Słuchamy zespół Arlon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Forsaken, I'm standing here alone, an echo in a cheap episode. I'd love to listen to your lies. Oh, how I wish to turn back the time. You are my shield against the world. You are my shelter against heavy rain. You are my song dispersing the dark. With the wild power, open your eyes and come back. You are my shield against the world. My shelter against heavy rain. You are my song dispersing the dark with a wild power.